Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa pierwsi chrześcijanie nie przywiązywali wagi do miejsca i czasu Jego narodzin. Dla nich najistotniejsze było odkupienie świata przez śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela. Dlatego pierwsze obchody Bożego Narodzenia miały miejsce dopiero 300 lat po Jego ziemskiej wędrówce. Korzenie tradycji związanych z tym świętem sięgają odległych czasów. Tradycja obchodzenia świąt narodziła się w Polsce dopiero w XV wieku, kiedy prawdopodobnie z Czech dotarł do naszego kraju zwyczaj budowania szopek świątecznych i śpiewania kolęd. Boże Narodzenie jest jednym z takich świąt, które zachowało bardzo wiele tradycji z dawnych czasów. Wigilia jest czuwaniem chrześcijańskim. To już sama nazwa Wigilia. Z łacińskiego słowa wigilię, czyli czuwanie, jest zwyczajem, który był kultywowany we wszystkich zakonach, we wszystkich środowiskach monastycznych i za każdym razem czuwanie poprzedzało wielkie święto. Mówi historyk dr Anna Sutowicz. Jednym z najstarszych zwyczajów wigilijnych było stawianie snopów zboża w rogach izby. Nie był to wcale zwyczaj chłopski, ale tradycja wszystkich klas społecznych. Każdy region Polski miał swoje specyficzne formy obrzędów, które dzisiaj już zanikły lub istnieją w szczątkowej postaci. Kresowiacy pamiętają o tym, że nie możemy zapomnieć także, czy kiedyś w przeszłości nie zapominano o zwierzętach i przygotowywali opłatki kolorowe dla zwierząt. Dzisiaj tradycja już zupełnie zapomniana, a tym bardziej w mieście. Przypomina Dorota Jasnowska z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Choinka jest chyba najbardziej rozpoznawanym znakiem Bożego Narodzenia. Na ziemię polskie do arystokratycznych i zamożnych domów dotarła z Niemiec pod koniec XVIII wieku. Głębiej na Kaszubach pojawiła się w okresie międzywojennym, a na ścianie wschodniej, w Polsce południowej, to tak jak powiedziałam, w połowie XX wieku były miejsca, gdzie ta choinka dopiero zagościła. Co ona oznaczała? Różnie jest tłumaczone, zależnie od tego, kto to tłumaczy. Kościół katolicki mówi o tym, że to wspomnienie tego rajskiego drzewa. Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Tradycja ta pochodzi od prastarego zwyczaju tzw. eulogiów, jaki zachował się z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to wierni przynosili do świątyni chleby i przed mszą kładli je na ołtarzu, aby biskup je pobłogosławił. Ciekawa praktyka związana z opłatkiem była na Podlasiu, przypomina etnograf, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dr Artur Gaweł. Na Podlasiu już wiadomo, że w XIX wieku organiści, zgodnie z tradycją, też taką, która praktycznie dzisiaj zaginęła, roznosili opłatek przed świętami Bożego Narodzenia, składając przy tym życzenia domownikom. Otrzymywali za to zawsze jakiś poczęstunek. Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan organizowanych na pamiątkę ostatniej wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza też wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że należy dzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy urazy. Wedle tradycji na stole powinno znaleźć się dodatkowe nakrycie. Jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa, podkreśla etnograf Halina Stachyra. Dużo wcześniej to było miejsce dla osoby zmarłej z rodziny, a zwłaszcza w tym danym roku. I kiedy zmawiano pacierz i po wezwaniu zmarłych była chwila ciszy, ponieważ domownicy czekali, aż wejdą dusze zmarłych i razem z nimi włączą się do modlitwy, a potem zasiądą za stół wigilijny. Jedną z najstarszych tradycji bożonarodzeniowych w Polsce i na świecie jest kolędowanie. Samo słowo pochodzi od rzymskiej nazwy pierwszego dnia nowego miesiąca. W średniowieczu stary rok kończył się 24 grudnia, a nowy zaczynał 25 grudnia. Stąd też koniec starego i początek nowego roku były świątecznie sławione pieśniami o Narodzeniu Pana, zwanymi kolędami. Na wsi lubelskiej to był szczególny czas, zwłaszcza wieczorami. To były wieczory, które spędzano w inny sposób, a mianowicie gospodynie zapalały świeczki albo gromnice, modlono się przede wszystkim za zmarłych i śpiewano kolędy. Uważano nawet, że w tych okresie sam Pan Jezus chodzi po ziemi. Święta Bożego Narodzenia to na całym świecie również czas radości, rodzinnych spotkań i wyjątkowej atmosfery.